Kto w marcu zasieje, ten się wiosną śmieje. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. I cały czas przypominamy o marcowych wysiewach warzyw i kwiatów. Jeżeli pogoda pozwala, odchwaszczamy i porządkujemy grządki i rabaty. Szykujemy miejsce zarówno pod wysiew roślin, jak również pod ozdobne nasadzenia. Spulchniamy wierzchnią warstwę gleby, rozdrabniamy grudki ziemi, całość wyrównujemy i grabimy. W marcu siejemy m.in. groch, bób, rzodkiewki, marchew, pietruszkę i szpinak. A z kwiatów wprost do gruntu możemy siać np. groszek pachnący, nagietki czy chabry. Marzec jest też właściwym okresem sadzenia roślin, zwłaszcza z tzw. gołym korzeniem. To odpowiedni moment, aby w naszym ogrodzie posadzić drzewa, krzewy i byliny, a także aby założyć żywopłot. Rośliny z gołym korzeniem najlepiej sadzić wtedy, gdy są jeszcze w stanie uśpionym. Przycinamy trawy ozdobne. W przypadku tych roślin jest to najważniejszy wiosenny zabieg pielęgnacyjny. Trawy niezimozielone, których część nadziemna zasusza się na zimę, ścinamy około 10 cm nad ziemią. Z tak obciętej kępy wyrosną nowe źdźbła. Do tej grupy roślin zalicza się m.in. rozplenice czy miskanty. Do przycięcia pojedynczych okazów traw ozdobnych lub roślin, które już zaczęły wypuszczać młode zielone liście, używamy zazwyczaj sekatora. Do przycięcia większych okazów lub większej ilości traw ozdobnych przydadzą się już urządzenia tnące, np. nożyce do żywopłotu. W domach i szklarniach dbamy o rozsady warzyw i kwiatów. Pikujemy pomidory, paprykę, por, seler i inne warzywa wysiane w lutym, które tego potrzebują. Rozsadzamy też do większych pojemników wysiane wcześniej kwiaty, m.in. pelargonię, szałwię błyszczącą czy lobelię. Każdemu z nas o tej porze przyda się dawka witamin, a najbogatszym naturalnym źródłem witamin są kiełki. Na przykład bardzo smaczne i zdrowe kiełki brokuła, lucerny, rzodkiewki i wielu innych roślin. Jeżeli mamy taką możliwość, uprawiajmy je na okiennych parapetach. Warto nimi wzbogacić codzienną dietę. A 21 marca to dzień, który cieszy wszystkich kochających pracę w ogrodzie. Pierwszy dzień wiosny. Jednocześnie jest to także dzień wierzby, która o tej porze właśnie kwitnie w wielu rejonach naszego kraju. Puszyste baziekotki są jednym z symboli świąt wielkanocnych, więc jeżeli chcemy je mieć w naszych świątecznych dekoracjach, należałoby ściąć je już teraz. Nie wstawiajmy ich jednak do wody, ponieważ przekwitną i wypuszczą liście. Tymczasem nasze balkony i tarasy możemy udekorować już nie tylko bratkami, ale także kwitnącymi roślinami cebulowymi. W ogrodach zakwitły już miniaturowe żółte narcyzy, gdzieniegdzie również hiacynty. To znak, że także pędzone cebulki tych roślin kupione w sklepach i centrach ogrodniczych możemy już sadzić w skrzynkach balkonowych, donicach i innych pojemnikach. Pracy w ogrodzie coraz więcej. Zapraszamy na kolejny tydzień w ogrodzie już za tydzień.